Choć większość z nas z ulgą pożegnała 2020 rok, to w rzeczywistości nie udało się tym westchnieniem zażegnać wszystkich niedogodności wynikających z pandemicznych ograniczeń. Wprawdzie dzieci i młodzież już mogą przemieszczać się bez opieki osób dorosłych, ale wciąż szkoły stoją puste. Wiele firm objętych jest nadal zakazem działalności, a otwarte na krótko przed świętami galerie handlowe ponownie zamknęły drzwi przed klientami. Do normy rozumianej jako stan sprzed marca 2020 roku nie wróciły także urzędy, w tym suwalski magistrat. Nie zmienia to jednak faktu, że normalnie obsługujemy interesantów w takim sensie, że przyjmujemy zarówno wnioski elektronicznie, jak i korespondencyjnie, a w nagłych przypadkach, takich pilnych przypadkach oczywiście można przyjść do urzędu i tą sprawę załatwić osobiście. Zatem jakby na teren urzędu interesant nie może wejść, oprócz uzasadnionych pewnych przypadków. Natomiast nie zamykamy się absolutnie tutaj na mieszkańców i jeżeli jest taka potrzeba, że ten petent czuje, że chce przyjść i osobiście załatwić tą swoją sprawę w urzędzie, jak najbardziej zapraszamy i urząd jest tutaj otwarty, natomiast po wejściu do urzędu zostanie interesant obsłużony przy okienku zaraz w holu głównym Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Nie ma niestety takiej możliwości, by wejść na teren urzędu. Nadal bowiem urzędników obowiązuje nakaz zdalnej pracy, wynikający z rozporządzeń rządu. Nie możemy funkcjonować inaczej niż przepisy stanowią, natomiast staramy się ułatwiać naszym mieszkańcom załatwianie spraw w takim stopniu, w jakim jest to tylko i wyłącznie możliwe i by te sprawy były jak najszybciej załatwiane. Na razie nie mamy tutaj żadnych skarg na naszą pracę, co cieszy. Trudno jednak nie przyznać, że dobrym efektem pandemicznych rozwiązań jest to, że praktycznie z dnia na dzień niemal wszystkie sprawy urzędowe okazały się możliwe do załatwienia dzięki komunikacji elektronicznej, a dla wielu z nas to naprawdę ogromne ułatwienie.